Dzień dobry, drogie panny. Jak się dziś czujecie? Mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu. Przygotowałam dla was rozkład na lato, który mam nadzieję posłuży wam na ten czas. Nazywam się Izabela Kiełbowska. Zajmuję się tarotem i astrologią. Nazywam siebie astrologką i tarocistką. Zapraszam do wysłuchania informacji, które mam wam do przekazania, analizy. Kochani, zwróciłam uwagę na to, że w waszym rozkładzie nie ma wielkich arkanów. Wielkie arkana to są takie sprawy, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Takie czasem życiowe kwestie, które są ważniejsze niż tak zwane małe arkana. Tutaj mamy same małe arkana. Co to może znaczyć? Sądzę, że to może wskazywać, że lato będzie dla was pewnym czasem przejściowym, w którym może nie dojść do jakichś szczególnych przełomów, a jeżeli jakieś zmiany będą, to nie będą to takie zmiany, które będą zmianami na przykład ostatecznymi, czy takimi burzącymi, albo nagle otwierającymi jakiś nowy etap. Nie, tu raczej sądzę, że możecie liczyć na to, możecie liczyć, że lato będzie takim czasem trochę przejściowym. Oczywiście trochę się będzie działo, ale raczej nie będą to ostateczne przewroty na przykład, czy przemiany. Raczej nie, nie sądzę. Jednak warto przyjrzeć się kilku elementom. Mamy w rozkładzie na lato odwróconego króla, króla pentakli w pozycji centralnej. Tutaj w środku posiadamy tę kartę. Mamy także króla mieczy obok, tuż obok, jakby mamy dwóch królów obok siebie. To mogą być dwie postacie, to mogą być dwie strony tej samej osoby, a może być to jedno i drugie jednocześnie. To mogą być dwie strony panny słonecznej, księżycowej czy ascendentalnej. Albo to może być na przykład panna, która mnie słucha, ktoś z was, a to może być ktoś bliski albo trochę dalszy, ktoś, kto będzie istotny, pełnił istotną rolę przez lato, w lecie albo w którejś części lata, coś, co trzeba zaznaczyć, na co trzeba zwrócić uwagę, może pewien rodzaj podejścia do świata, do życia. Kochani, król pentakli. Mamy dwóch króli i jeszcze jest oczywiście paś buław. I to są tak zwane karty dworskie. Król pentakli jest w pozycji odwróconej. Macie dwie karty w pozycji odwróconej. Takie odwrócenie postrzegam często jako konieczność zmodyfikowania pewnej energii, spojrzenia, przyjrzenia się jej bliżej, aby ją zmienić, aby ją w pewien sposób obrócić, ponieważ coś tu może być na opak, coś może być postawione na głowie, przekręcone, coś może być przesadzone, może być też czasem jakiś niedobór. Król pentakli w pozycji prostej byłby osobą, która potrafi zarządzać sprawami materialnymi bardzo stabilnie, korzystnie. Jednak tu mamy odwrócenie, także
Niestety, tu trzeba przyjrzeć się tej postaci, zobaczyć, sprawdzić, czy ona jest w nas, czy gdzieś blisko. Czy jest gdzieś blisko nas jakaś taka osoba, która na przykład za bardzo trzyma te pieniądze w garści? Jej zarządzanie może mieć pewne cechy nawet jakiejś tyranii finansowej. To jest moje, tak? To są moje pieniądze, to jest moje konto, to jest moje mieszkanie, to jest moja firma, to jest moje, ja tym rządzę, ja tym zarządzam i już wszyscy inni nie macie nic do gadania. Tak, to takie może być spojrzenie. Co więcej, tutaj karta łączy się z szóstką kielichów. Może być też spojrzenie, to są moje dzieci. Na przykład tu mamy dwójkę dzieci na tej karcie widoczne. Dwójka dzieci. Tutaj osobiście nie uważam, że to by to było takie istotne, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka, czy to tutaj nawet jak jesteśmy mali, jesteśmy dziećmi, to nawet jak chłopca przebierzemy za dziewczynkę, a dziewczynkę za chłopca, to czasem można by było się nie zorientować, z kim mamy do czynienia. Tak to wygląda. To potem dorastamy, to już jest troszeczkę łatwiej, ale tu wydaje się, że mamy chłopca i dziewczynkę, ale jednocześnie to mogłoby, to już właśnie ma takiego znaczenia. Chodzi o to, że tu mamy dwójkę dzieci w jakiejś takiej pozytywnej relacji, w relacji emocjonalnej. Wymiana podarunków albo dawanie podarunków. Tych podarunków jest dużo. To może być coś niekoniecznie trwałego. W kielichach znajdziemy kwiaty, ale to jest coś, co daje pewne poczucie dobrze nas, dobre samopoczucie takie emocjonalne. To może być wymiana emocjonalna, dawanie takiego emocjonalnego podarunku, to może być przyjaźń, to może być brat z siostrą, to mogą być przyjaciele, przyjaciółki, przyjaciel, przyjaciółka, to mogą być dwie osoby w takiej relacji pozytywnej, w której są dobre emocje, pozytywne emocje. Takie emocje, które mają w sobie coś dziecięcego, takiego coś ciepłego. I to jest fajna, dobra rzecz w tym całym rozkładzie. Myślę, że warto by było spojrzeć na ten rozkład także w taki sposób, żeby może spróbować unieść się wyżej. Wznieść się wyżej, wznieść się z tego poziomu króla pentakli do poziomu szóstki kielichów. Tu w tym kierunku zwrócić się, zamiast pozostawać w materializmie albo w nadmiernym skupieniu na zarządzaniu materią, zarządzaniu finansami. Ten król pentakli, ja sądzę, że on te zasoby posiada, ale pytanie, czy czasem ich nie roztrwania w jakiś sposób, albo właśnie nie trzyma ich zbyt kurczowo. Tu widzimy blisko jakąś takiego jakby szata albo krasnoludka albo jakiegoś gnoma, jakąś, to może być jakaś starsza postać, która odnoszę wrażenie, że ona pełni tu względem króla pentakli pewną rolę podrzędną. W momencie, kiedy karta jest w pozycji prostej, wszystko jest w porządku, nie ma problemu. To zdarza się przecież, że ktoś pełni funkcję nadrzędną i podrzędną, na przykład jest pewnego rodzaju sługą i tak to po prostu jest. Ta postać tu poniżej rozsypuje coś. To wygląda trochę jakby rozsypywał nasiona na dalszy zasiew. Jednocześnie jak mamy odwróconą kartę, to trudno mi się oprzeć wrażeniu, że tu już nie ma miejsca na kolejne nasiona. To jest jakieś działanie przesadne. Może tam dalej i są jakieś przestrzenie, które trzeba by było wypełnić, tak? Trochę
rozsypać więcej nasion, żeby wzrosło, ale w tym miejscu to jest niepotrzebne. To nie jest to miejsce, gdzie trzeba by było siać. Poza tym jeszcze zwróćmy uwagę, jak wygląda tron króla pentakli. On jest dokładnie wyrzeźbiony, znaczy wyrzeźbiony, wycięty w jakiś sposób na oko. Podejrzewam, że on jest drewniany, w związku z czym no tak jest ukształtowany, o tak bym powiedziała bardziej, ukształtowany z pewną precyzją. Jednocześnie wydaje się być dość surowy. Nie ma w tym nic złego w momencie, kiedy mamy kartę w pozycji prostej, jednak w momencie, kiedy karta jest odwrócona, tu widzę pewną nadmierną surowość, nadmierne upodobanie do precyzji. To wszystko tu musi być od linijki. Trzeba uważać, żeby nie trzymać się nadmiernej precyzji, nie trzymać się jej kurczowo, ponieważ to może być przykładanie nadmiernej wartości. Przykładanie nadmiernej wartości do precyzji, do szczegółowości. Ten mężczyzna trzyma w dłoniach coś cennego, coś wartościowego i ta wartość jest niejako obrócona. Trzeba uważać, żeby nie było pewnego obrócenia wartości, wypaczenia spojrzenia na wartości i zarządzania tymi wartościami. Trzeba pamiętać o emocjonalnej wrażliwości i temu, co tu widzimy także, a nie pozostawać tylko w sferze ziemskiej. Na to trzeba uważać. Kochani, poza tym, że tak energia ziemska jest bliska Panny, tak więc to jest pewne ostrzeżenie dla Was, jednocześnie możecie mieć w swojej bliskości osoby do Was podobne, mniej lub bardziej, i które mogą taką energię przejawiać. I mogą przejawiać tę energię w sposób wypaczony. Oni mogą mieć w sobie tę możliwość zarządzania, ale w tym momencie to zarządzanie jest przekręcone, wypaczone i trzeba mieć pewne baczenie na to, co dzieje się w kwestiach finansowych. Czy ktoś nie za bardzo zachowuje się jak taki tyran? Tu nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jest pewien symbol, tak? Czy ktoś nie zachowuje się jak pan i władca wartości, tylko ja jestem, mam prawo mówić, co jest wartościowe, a co nie. Ja trzymam te wartości w sobie, je tutaj przed sobą, mam je w garści i ja nimi władam, ja nimi obracam. To jest moje i tu nie ma miejsca na dyskusję. Szczególnie nie ma jej w momencie, kiedy obok mamy króla mieczy, który jest odwrócony. To też jest postać, która włada z kolei słowem, intelektem, jakąś prawdą, jakąś wiedzą, jakąś mądrością, jakąś informacją, jakąś komunikacją. Gdybyśmy mieli tę kartę w pozycji prostej, ta wiedza, którą trzyma w garści, którą tutaj trzyma w postaci książki, ten miecz, ten orzeł, to wszystko unosiłoby do góry, wznosiłoby. Jednocześnie tu karta jest odwrócona. Coś tu jest nie tak. Sądzę, że to jest nadmierne trzymanie się swoich prawd, swoich myśli, swoich wypowiedzi. I to może być jeszcze przywiązanie takie do swojego sposobu myślenia, trzymanie się tego sposobu myślenia i może być to jeszcze trzymanie się swojego sposobu o wartościach albo na przykład o zarządzaniu materią.
Tu trzeba się przyjrzeć, co tutaj się dzieje. Może być tak, że może być też relacja dwóch króli, jednego, który jest takim typowym materialistą, oraz drugiego, który jest takim mistrzem ciętej riposty, ale takim, który potrafi. Który uważa, że tylko jego prawda jest, moja prawda jest najmojsza i jedyna słuszna, jedyna autentyczna i prawdziwa. I tutaj proszę ze mną nie dyskutować, tak? To jest takie może być spojrzenie na rzeczywistość. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której takie dwie osoby mogą się dogadać. Mają zupełnie inne spojrzenie na świat. I na dodatek każdy z nich powinno je troszkę zweryfikować, powinno przyjrzeć się temu, co się dzieje, jakie jest podejście. Trzeba by było je obrócić, zmodyfikować, przyjrzeć się mu i tę energię zamienić, ułożyć, żeby ona już była wspierająca, a nie. Nie, żeby tutaj u podstawy było coś, co jest albo odwrócone, albo ciągnie w dół. Zwróćmy uwagę na to, że tu mamy jakby postać, która siedzi na barkach orła i leci w dół, to ciągnie w dół, to myślenie ciągnie. Te słowa to ciągną tę postać w dół i obawiam się, że one ciągną w dół pazia buław, a paź buław jest całkiem w porządku. Pasie buław jest w pozycji prostej. To nie jest król, to jest paź, to jest giermek. To może być ktoś, kto jest w jakimś sposób poddany królowi mieczy. I słowa króla mieczy oraz być może pośrednio podejście do spraw materialnych, do zarządzania materią i spojrzenie na własność to tej samej osoby lub dwóch osób, może tu są też możliwe, że tej samej osoby, może ciągnąć w dół tego pazia buław. Ten paź może po prostu leci na łeb, na szyję z tej swojej pozycji, jeżeli będzie trzymał się tego króla mieczy, jeżeli ta postać byłaby osobą, która siedzi na barkach orła, królem byłby sam orzeł, no to leci już tak, leci, to mówi się czasem, że ktoś może polecieć, tak? Albo że ktoś poleciał razem z nim. Czyli jeżeli na przykład ktoś traci swoją pozycję, tu widzimy, że paź buław znajduje się, co prawda to nie jest pozycja królewska, ale on stoi na jakimś wzniesieniu, na jakimś wyniesieniu i to jest w porządku, podejście pazia jest ok. Gdzieś tutaj się doczłapał do góry, wzniósł się i stoi, jest w jakiejś swojej pozycji, ona może być pozycją giermka, pod taką pozycją nie pierwszoplanową, a na przykład drugoplanową, na przykład jakieś wsparcie, tak? Może być, ale jednocześnie dumny jest z tej swojej pozycji, zadowolony, pasuje mu to. Nie jest powiedziane, że każdy musi bawić się w króla, w cudzysłowie, tak? Ale tu mu ta pozycja jak najbardziej odpowiada, a te słowa mogą pociągnąć go w dół. Król może pociągnąć giermka w dół, albo jeżeli giermek postanowi z jakiegoś powodu zachowywać się jak taki troszeczkę król, który stanął na głowie, i no to w tym momencie też może w dół polecieć, tak? To tak jakby
Nie sądzę, żeby to było coś ostatecznego jeszcze. Brakuje mi tu wielkich arkanów, ale widzę, że trzymanie się tych prawd jest czymś, co jest do modyfikacji. Trzymanie się tych wartości wypaczonych też jest czymś do modyfikacji. Postawa pazia jest jak najbardziej w porządku, postawa giermka. Okej, niech tak będzie. Fajnie być zadowolonym ze swojej pozycji, z tego, co się zrobiło. Giermek ten tu już co nieco zdziałał. Niby to Giermek to jest postać młoda, ale tu odnoszę wrażenie, że to jest ktoś nieco starszy. Nawet troszeczkę tutaj podobny do tego króla. Ale to jest cały czas Giermek. Giermek z całkiem dobrą pozycją. Całkiem dobrze ubrany, całkiem dobrze ustawiony. I tak najlepiej by. To jest taka pozycja wyjściowa. I najlepiej by było. Całkiem dobrze by było pewnie, gdyby tak pozostało. Jednak tu trzeba uważać, bo to gdzieś tu jest pewne zagrożenie. Zagrożenie jakby od dołu, z jakiejś innej warstwy, gdzieś spod spodu. Poza tym, zupełnie z innej strony tego rozkładu mamy trójkę kielichów. To jest co innego. To jest energia emocjonalna. Tu mamy emocje, tu mamy kielichy, tu mamy trzy postacie. Do tej pory mieliśmy tak, dwie postacie, znaczy jedna, tu dwie postacie, i tutaj też możemy powiedzieć, że dwie postacie. Tu mamy trzy osoby, to może być kilka osób, co najmniej trzy. To nie jest tak, że to jest jedna osoba, że to są dwie, to jest więcej. I to jest takie złączenie. Zobaczmy, tu mamy trzy kobiety, które tańczą we wspólnym tańcu, z własnej nieprzymuszonej woli, płyną z tymi emocjami, bawią się, wskazują w jednym kierunku, i ja widzę, że one wskazują w kierunku dwójki buław. Ja widzę tutaj, że one wskazują na tę postać, która trzyma w ręce świat, i to jest jedno spojrzenie na świat. Trzy kobiety, więcej na pewno niż dwie, i jedno spojrzenie na świat, ale także spojrzenie w przyszłość. I to spojrzenie może wiązać się z planowaniem jakiegoś działania. Te kobiety mogą połączyć się emocjonalnie w planowaniu jakiegoś dalszego działania, którego tu jeszcze nie ma, którego tu jeszcze nie widzimy. My dokładnie nie wiemy, co one planują, co one chcą, co one chcą pewnie coś zdziałać, ale co to będzie, tego dowiemy się na jesieni lub troszeczkę przed, jak będzie można, jak będę czytała rozkład na jesień. No i dowiemy się, przeżywając to, tak? Dowiecie się. A ja, obserwując znajome słoneczne, księżycowe i ascendentalne panny. Kochani, spójrzcie, on patrzy, ta osoba patrzy na świat, przygląda się temu światu, i no niewątpliwie jest w jakiejś refleksji. Trzyma go i coś planuje zrobić. Coś planuje zrobić, i to działanie jest powiązane, może wynikać z tego tańca trzech kobiet. To mi przypomina taką sytuację, kiedy kilka lat temu mnie i dwie inne koleżanki wybrano do władz Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, i zostałyśmy tak powołane, powiedzmy, na to do władz komisji rewizyjnej, i póki co,
tak powiem, jak najbardziej w tych władzach jestem. I my wówczas w pewnym momencie, na jakimś etapie, połączyłyśmy się w takim emocjonalnym tańcu, tak? To była taka kobieca unia. Pomimo, że różniłyśmy się od siebie, każda z nas była trochę w innym może momencie życia, w innym wieku, z innym doświadczeniem. Ja byłam najmłodsza, dwie pozostałe koleżanki starsze ode mnie, też między nimi pewna różnica wieku, inny wygląd, inne miasta, inne doświadczenia, ale ta sama tunika, tak, ten sam. I połączone w takim emocjonalnym tańcu, we wspólnym kierunku i wspólnym spojrzeniu na świat. I tu mamy coś podobnego. Mamy takie połączenie tej energii żeńskiej, tych kobiet w jakąś taką unię swobodną, niezwiązaną. Taką, która może do czegoś doprowadzić później. To jeszcze nie jest ten czas, ale to może przynieść efekt w dalszej przyszłości. Te kobiety tańczą obok króla pentakli. Król pentakli jest odwrócony, jest zapatrzony, przed siebie patrzy i ja noszę wrażenie, że on tak nie zwraca uwagi na te kobiety, a jeżeli ma świadomość ich istnienia i czy tańca, to raczej patrzy na nie z lekceważeniem. Tu jest pewne odwrócenie wartości, więc może on nie ceni tych kobiet, ale może też nie cenić tych relacji emocjonalnych, o których wspomniałam w szóstce kielichów. Może nie cenić na przykład jakiejś przyjaźni. Może nie cenić tego tańca. Może nie cenić też tego, co mówi król mieczy. Ja sądzę, że ten król jest tutaj dość poważnym problemem, którym trzeba by się temu przyjrzeć, bo on tu jest, dla mnie mam poczucie, jakby on był za bardzo w centrum. Trzeba by było przenieść ten punkt ciężkości gdzieś wyżej albo iść dalej. Tak, spoglądając jeszcze na rozkład, patrzę na tego pazia buław. Co z tym paziem buław może się wydarzyć? Czy on może nie ma świadomości, zobaczy, coś jest jakby za jego plecami, takie mam poczucie, że coś jest za jego plecami, że ta relacja przyjacielska, sympatyczna, miła, on jest jakby, on jej nie dostrzega. Nie ma w tym jakiegoś czegoś szczególnie złego, ale on jej nie dostrzega, a może on się odwróci i spojrzy i zobaczy te relacje, albo właśnie obróci się i stanie się częścią takiej relacji, albo ta relacja sprawi, że on w pewnym momencie zmieni kierunek patrzenia i popatrzy zupełnie w inną stronę. Popatrzy tutaj w dal, wyjdzie z tej pozycji, z tego swojego stanowiska, zaobserwuje coś, co dzieje się tuż za jego plecami, tuż bliziutko, tuż obok, i w wyniku tej obserwacji, czy doświadczenia, czy jakiegoś poczucia, które może otrzyma na przykład jakiś podarunek lub zechce taki podarunek komuś dać, to sprawi, że popatrzy gdzieś dalej, popatrzy gdzieś w kierunku nowej drogi, w kierunku świata. Może popatrzeć w tym samym kierunku, w którym patrzą te postaci, te kobiety z trójki kielichów. To nie jest tak, że z tym paziem jest coś nie tak, ale tu sądzę, że może dojść do pewnej zmiany, do pewnego przejścia, tak? Do przejścia, obrócenia się,
ale to nie znaczy, że to obrócenie jest dlatego następuje, że jego postawa była negatywna, jego postawa była w porządku. No, ale czasem po prostu trzeba troszeczkę gdzieś skręcić w jakąś stronę, obrócić się i poszukać nowej ścieżki, nowej drogi, nowej podróży. Kochani, tak bym to widziała. Jeszcze zaznaczę jedną ciekawą rzecz. Czytałam rozkład dla lwów i wydarzyło się coś niespodziewanego. W rozkładzie dla lwów są trzy takie same karty w tych samych pozycjach. Pierwsza moja myśl była taka, taka pan miasta, taka trochę krytyczna. Niedokładnie potasowałam karty, ale myślę sobie, to nie może być przypadek. Jak chcecie, słuchajcie. Może warto by było, żebyście posłuchały rozkładu dla lwa także, interpretacji dla lwa. Czytanie jest inne, spojrzenie na te karty jest inne. Najwyraźniej przekaz jest inny pomimo innych kart, ale może będziecie mieć kontakt z jakimś lwem. Na przykład. Może tu będzie na przykład lew, albo tutaj, albo tutaj, albo tu. Może warto posłuchać, co może wydarzyć się u lwa. Zapraszam Was, jeśli chcecie, to posłuchajcie. Może Wam coś to się przydać jeszcze, coś, może jakiś szczegół wyda Wam się bardziej istotny. Kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Oby ten rozkład był dla Was użyteczny i pomocny. No i życzę Wam wszystkiego dobrego w pozycji pazia i potem patrzcie w przyszłość i zaglądajcie do mnie. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć. Hej kochani, jeszcze jedno. To jest oczywiście rycerz. O, rycerz mieczy, ale z jakiegoś powodu widziałam w nim króla. Dlatego to jest istotne jeszcze dodatkowo. To podkreśla jeszcze waleczność tego rycerza, waleczność tej postaci. Jednocześnie ona, może dlatego powiedziałam o niej, że to jest król, ponieważ postać ta może mieć takie poczucie, jakby była królem, ale jednak jest rycerzem. I można się pomylić, można sądzić, że ona jest królem, ale to jest rycerz. I uznałam, że muszę to uzupełnić. Wy rozumiecie, panny. Czasem trzeba coś uzupełnić, czasem trzeba coś doprecyzować jeszcze, czasem coś poprawić jeszcze, tak? Dlatego zauważyłam, tak, z jakiegoś powodu widziałam to tutaj króla. To jest na pewno, to jest nieprzypadkowe, tak? Więc bądźcie na baczności, tak? Czy nie ma blisko Was kogoś, kto zachowuje się jakby był królem, a jest rycerzem. Oczywiście, rycerz jak najbardziej może działać i świetnie, dobrze, że jest rycerz, ale to nie jest król. On trochę pomylił swoje funkcje. Albo my mylimy jego funkcje, jak patrzymy na niego. Zwróćcie uwagę na to. Rycerz, paś, król. Coś tu się dzieje z tymi funkcjami, kochani. Dobra, no to jeszcze raz wszystkiego dobrego i trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. No to pa, pa.